pierwsze, o czym dzisiaj? Dziś niestety niezbyt pomyślne wiadomości mam dla nas kierowców. Otóż 20 listopada, od 20 listopada bieżącego roku wzrosną mandaty wymierzane przez drogówkę aż 10-krotnie. Dziś płacimy od 2,5 do 50 zł. Już niedługo mandaty wzrosną 10-krotnie i płacić będziemy od 5 zł do 500 zł. Rzadko występuje obecnie sytuacja, że kierowca popełniający wykroczenie płaci mandat 10 czy 20-złotowy. Częściej płaci 30 bądź nawet górny wymiar kary, czyli 50 zł. No ja rozumiem, że policja, każdy musi zarobić, ale dlaczego tak dużo? Dużo, ale pamiętajmy, że to nie policja ustala wielkość mandatów, z których pieniądze i tak trafiają do budżetu. Nam się jednak wydaje, że lepszym rozwiązaniem na kierowców, którzy notorycznie łamią prawo, jest egzekwowanie punktów karnych. Pamiętacie Państwo słynne oczko, 21 punktów. Jeżeli kierowca uzbierał 21 punktów karnych, powinien być kierowany na powtórny egzamin z prawa jazdy. Niestety jest to tylko teoria, jak na razie. Za co będziemy płacić te największe mandaty? Za wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, za spowodowanie wypadku, za nadmierną prędkość oraz za wyprzedzanie i omijanie na przejściu dla pieszych. Proszę Państwa, nie jestem pewien, czy tak drastyczne podnoszenie wysokości mandatu rozwiąże jakikolwiek problem. Czy ludzie przestają pić, jeżeli bez przerwy podnoszona jest cena wódki? To tylko budżet więcej zarabia. I zdaje się, o to tutaj tylko chodzi.